W tym filmie zajmiemy się kombinacjami. W poprzednim filmie na temat permutacji i wariacji bez powtórzeń rozważaliśmy taki problem. Mieliśmy pięć osób, powiedzmy, że nazwiemy je A, B, C, D i E. I mieliśmy trzy krzesła. Weźmy sobie, narysujmy trzy krzesła. Trzy krzesła, które miały swoje numery: 1, 2 i 3. I zastanawialiśmy się, na ile sposobów ja mogę wybrać trzy spośród pięciu osób i posadzić na tych trzech numerowanych krzesłach. No i rozwiązaliśmy to zadanie w ten sposób. Powiedzieliśmy, że na pierwsze krzesło mam do wyboru 5 osób. Dla każdego wyboru osoby na pierwsze miejsce mam do wyboru cztery pozostałe osoby, które jeszcze nie siedzą, z których mogę wybrać tę, która usiądzie na drugim krześle. Dla każdego z tych wyborów mam jeszcze trzy osoby do wyboru, z których mogę wybrać osobę, która usiądzie na trzecim krześle. No i to nazwaliśmy liczbą wariacji bez powtórzeń, 3 elementowych ze zbioru 5 elementowego. Obliczaliśmy to w ten sposób, że napisaliśmy, że to jest 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1 dzielone przez 2 razy 1. Wtedy to się skróci z tym, czyli wyprowadziliśmy sobie taki wzór, że to jest 5 silnia dzielone przez 2 silnia. No ale w tym zadaniu, które rozwiązywaliśmy, dbaliśmy o to, która osoba siedzi na którym krześle? Czyli rozróżnialiśmy takie przypadki, kiedy na przykład, powiedzmy, że weźmiemy pierwsze trzy osoby A, B, C i posadzimy je na tych trzech krzesłach. No to na ile sposobów można to zrobić? No to może siedzieć pierwsza osoba A na pierwszym krześle, potem B, potem C, ale może być też A, C, B, albo możemy osobę B posadzić na pierwszym krześle, potem osobę A i osobę C, albo osobę B na pierwszym. C na drugim, a na trzecim, i jeszcze są dwie możliwości, kiedy osoba C siedzi na pierwszym miejscu, wtedy tutaj mam albo AB, albo BA. No i coś takiego też robiliśmy w poprzednim filmie, i wiemy, że tych sposobów jest 6, i to jest liczba permutacji zbioru trzyelementowego. 6 to jest po prostu 3 razy 2, razy 1, czyli to jest 3 silnia. To wiecie też z poprzedniego filmu. No a teraz zastanówmy się nad takim problemem. Powiedzmy, że nie interesuje mnie, w jakiej kolejności te osoby siedzą. To znaczy, nie interesuje mnie, która osoba siedzi na którym krześle. Czyli zastanawiam się tylko, na ile sposobów mogę wybrać trzy elementowy podzbiór ze zbioru pięci-elementowego. Czyli na ile sposobów mogę wybrać trzy osoby spośród tych pięciu, nie dbając o kolejność, w jakiej usiądą na krzesłach. Wtedy wszystkie te wariacje, które tu wypisałem, będę traktował jako jedną. Kombinacje, bo to, czym się teraz zajmujemy, to są właśnie kombinacje. No i widzimy, że za każdym razem, jak wybiorę trzy osoby z tego pięcioelementowego zbioru, to jest jeszcze sześć sposobów posadzenia ich na tych trzech krzesłach w różnych kolejnościach. A jeżeli nie dbam o te kolejności, to muszę tę liczbę wariacji podzielić przez liczbę permutacji, bo chcę je wszystkie utożsamić. Po prostu tutaj liczę jak gdyby sześć razy to samo. Czyli żeby obliczyć liczbę kombinacji 3-elementowych ze zbioru 5 to muszę wziąć liczbę wariacji 3-elementowych ze zbioru 5 i podzielić to przez trzy silnia, przez liczbę tych permutacji, które tutaj wypisałem. No właśnie. No i tutaj zbliżamy się do rozwiązania naszego zadania. Teraz może spróbujemy zapisać to w postaci ogólnej, ogólnego wzoru. Tak, skąd ta dwójka tu się brała w mianowniku? Skąd była ta dwójka? Wybieraliśmy trzy osoby z pięciu, więc skąd tutaj ta dwójka się bierze? Jak jest dwójka związana z piątką i trójką? No jak przypomnijcie sobie poprzedni film, no to ta dwójka to było po prostu 5 odjąć 3. Czyli tu w mianowniku mieliśmy 5 minus 3 silnia. No i wyprowadziliśmy sobie wtedy taki ogólny wzór, że liczba wariacji bez powtórzeń k elementowych ze zbioru n elementowego, gdzie k jest mniejsze lub równe n, to było n silnia, dzielone przez n, odjąć k silnia. No i to jest wzór, który wyprowadziliśmy sobie w poprzednim filmie. Teraz, jeżeli chcemy napisać ogólny wzór dla kombinacji, no to musimy, tak jak w tym przykładzie, który tutaj zrobiliśmy, Liczbę wariacji k-elementowych ze zbioru n-elementowego podzielić jeszcze przez liczbę permutacji tych k elementów, które wybraliśmy. Bo skoro nie jest dla nas istotne, w jakiej kolejności je ustawiamy, to musimy po prostu podzielić przez liczbę wszystkich tych możliwych kolejności. No i w ten sposób dostajemy wzór na liczbę kombinacji, który ma taką postać. Przepiszemy sobie to, czyli to jest n silnia dzielone przez n odjąć k silnia no i jeszcze muszę podzielić przez k silnia żeby nie pisać piętrowych ułamków to pomnożę to przez odwrotność 1 przez k silnia bardzo nie lubię piętrowych ułamków no i teraz jak to wymnożę to będę miał taki wzór że to jest n silnia dzielone przez n odjąć k silnia razy k silnia no, jak chcę to zastosować do tego naszego przypadku, który tutaj mamy, czyli liczba kombinacji 3-elementowych zbioru 5-elementowego, no to co? Mamy tutaj w liczniku N silnia, czyli 5 silnia, dzielone przez N odjąć K silnia, czyli 5 odjąć 3 silnia trochę się powtarzam, bo to już tutaj wcześniej pisałem. No razy K silnia, czyli razy 3 silnia. No i to będzie równe, tutaj sobie to obliczymy dalej. To będzie równe 5 silnia to jest 5 razy 4, razy 3, razy 2, razy 1, dzielone przez 5 odjąć 3 silnia to jest 2 silnia, czyli to jest 2 razy 1, a 3 silnia to jest 3 razy 2 razy 1. No, i to mogę skrócić z tym. 5 razy 4 to jest 20, a podzielone przez 2 to będzie 10. Czyli mamy ostateczny wynik, że w naszym przypadku jest 10 możliwych sposobów wybrania 3 osób spośród 5. Jeżeli nie jest dla nas istotna kolejność. Pamiętacie, że kiedy w poprzednim filmie liczyliśmy liczbę wariacji, czyli uwzględnialiśmy, w jakiej kolejności posadzimy te osoby na krzesłach, to dostaliśmy liczbę 6 razy więcej, bo wtedy wyszło nam 60. Teraz przyjrzyjmy się jeszcze temu wzorowi, który tutaj wyprowadziliśmy na liczbę kombinacji, żeby zobaczyć może trochę głębszy sens, jaki on w sobie zawiera. Co to są za liczby? W liczniku mamy n silnia. N silnia to wiemy, że to jest liczba permutacji zbioru n elementowego, czyli permutujemy, jak gdyby tutaj w tym wypadku n to są wszystkie te osoby, jest ich n. Następnie w mianowniku mamy n minus k silnia i k silnia. Czyli to jest k, a to jest n odjąć k. I teraz można na ten wzór patrzeć w następujący sposób: że bierzemy wszystkie permutacje tych pięciu elementów, tych n elementów, następnie trzy pierwsze czy k pierwszych, Wybieramy do naszego podzbioru, ale nie jest dla nas istotne, jaka jest ich kolejność, więc dzielimy przez k silnia. Nie jest również istotne dla nas, jaka jest kolejność tych, których odrzucamy, więc dzielimy przez n minus k silnia. I w ten sposób liczymy, na ile sposobów można wybrać z n osób podzbiór k elementowy, nie uwzględniając ich kolejności. Tutaj jeszcze warto taką uwagę terminologiczną zrobić że ten wzór na kombinację, który wyprowadziłem to oznacza się również symbolem Newtona. Tutaj, żebyście się nie pomylili, w symbolu Newtona zawsze ta większa liczba, czyli n, jest na górze, a ta mniejsza k jest na dole, odwrotnie niż tutaj. I to jest z definicji równe właśnie temu, co tutaj napisałem wcześniej. Symbol Newtona zwany jest również współczynnikiem dwumiennym, Skąd ta nazwa się bierze, to możecie sobie zobaczyć, oglądając film na temat dwumianu Newtona. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.